Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek ze Swords and Sandals trójeczka Solo Ultratus. No, w sezonie drugim. Mamy chapter czwarty już. Jak komuś by się chciało doczytać, ale wątpię. Znaczy nikomu by się nie chciało tego tekstu czytać. Nie wiem, jak to się mgła wyłączyć. Wyłącza. Okej. Co my tu mamy? Mamy 11 poziom, to potrzebujemy wbić 13, żeby walczyć z tym bossem. Myślę, że nie ma potrzeby żadnego kupowania. Niczego nie skupować, więc możemy iść na walkę. Zaczniemy sobie od... końca. Boch Gardis jako pierwszy. No, dwa damage'a z tego spela, który... No, z tego spela, tak? Jak się skupiliście, to był ten spel, tylko że widełki. No, już mi wyłączyłeś to. To masz krytyka za 80. Ładne damage'e wchodzą. Jeszcze potrzebuję jednego hita przynajmniej. Przynajmniej to dwa hity potrzebowałem, tak. Ale w najlepszym wypadku jeden hit by wystarczył. Bo 40 walimy max, nie? 40 to jest nasz maksymalny damage. Jak na razie jeszcze expa nie potrzeba jakoś dużo, więc level będzie szybko leciał. Nice tula... Tula Lul. Jakieś masz takie imię nietypowe, Tula Lul. I to jeszcze Knight, czyli rycerz. No, 80 krytyka. Nie mam zwiększonych krytyków, a krytyki wchodzą same z siebie. Niech sobie wchodzą te krytyki. Mi to bardzo ułatwia walkę. Niech sobie te krytyczki wchodzą, tak. Łatwiejsza walka prosto jest. 16 to jest nasz quick, czyli minimalnie. Czyli walimy od 16 do 40 obrażeń. Ja sobie jeszcze zobaczę tutaj w weapons. Jest to tutaj gdzieś na... jest tutaj to napisane, że od 16 do 40 to są nasze obrażenia. Mamy 6 Strange'a, 50% Swordmaster Damage, to są nasze bonusiki. To są nasze hit chance na trafienia. No i to jest w ogóle... Nie mam drugiej broni, bo Daikatana jest dwuręczna, tak. Jakbym teraz zdjął broń, to będzie coś o tym? No tak, oczywiście. Od 7 do 8 walimy wtedy. Weź brońkę. Lecimy Yeoman Rattax. 8 DM. No, jakie ładne krytyki. Jak ładnie, jak te krytyki dobrze wchodzą. Długo te walki nie będą trwać, gdzie można więcej czasu na bossa poświęcić. Teraz zostali łatwi przeciwnicy, więc z nimi pójdzie bardzo szybko. Pewnie za nich będzie mniej ekstra. 34 Artax. Czasami może mi nie trafić jak tych. O, krytyk od razu. Się nie mam krytyków, ale przy tych krytyki wchodzą same z siebie. No okej. Chyba to jest nasz wynik, tak? Mamy... Nie, to jest nasz exp, który zdobyliśmy. Jeszcze brakuje 4738 exp do następnego poziomu. Czyli skoro tysiaka wbijamy po jednym... Około tysiaka byliśmy w pewnej walce, to jeszcze z 5 walk będzie potrzebne. Oprócz tej jeszcze 4 będą potrzebne.
Theodred. Zadyszkę walnąłeś. 34. Na 40 i 17 następne. O. Wyłączyłeś mi podwójny damage, nie? Że to cię rozwali. Theodred. Za 19 jest nasze leczenie lub damage z tego kółeczka. On jest ten, co zabija, a my jesteśmy ci, co ratujemy. Come on, Luzek. Krytyka mi walnąłeś, kolego. Masz 36 i koniec. Aż trzeba liczyć, jaki to był krytyk, bo nie było widać. No chyba, że tu gdzieś będzie napisane. Tu. No. 30 damage razy 2 to było. 2 razy damage to było 30. Jego 30 jest. No, 900, no, tak około jeszcze dwie walki. Zacznijmy od końca. Może więcej za niego XP zostaniemy? Jak będzie mniej XP do zdobycia, to weźmiemy kogoś łatwiejszego, tak? Czy kogoś z pierwszych walk. Żeby tego przedostatniego użyć z niego exp, który zobaczymy, żeby był już na kolejny poziom. Chociaż z drugiej strony nie ma znaczenia, tak wyjdzie na to samo. A chyba exp się nabijają na kolejny poziom. Chyba tak. Fy, jak ty dobrze atakujesz, tylko mnie nie rozwal. No. Okej, okay, jeszcze 894, czyli jego wystarczy powalić, żeby wygrać. Żeby zdobyć poziom 12. Balduran. To czy to było leczenie za 1? To było za 80. Wstawaj, Balduran. No, 1144 exp to było. No, leczenie za jeden to było. Leczenie za jeden. Jak ty wygląda? O, ty też masz to kółeczko. Nie jesteś też taki aniołek. 13 other damage. Leciutko więcej niż ten poprzedni, z którym walczyliśmy. Okej. Okay. To ulepszam tą broń na maksa, a potem ulepszamy coś z tego. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Nie, mógłbym krytyki ulepszyć, ale widzicie, że my same wchodzą. Może się nie przejadę na tym, że krytyków nie ulepszę. Tym bardziej, że w poprzednim sezonie ulepszałem krytyki, no to spróbuję jakoś inaczej zagrać, tak? Wtedy grałem bardziej agresywnie, teraz zagramy sobie na obronę. Będę w dodge i tak dalej. Dodge rozdawał, tak? Edwardzie. No, 21 to jest nasz spelek. 21 już atakujemy. Leczymy się. O, Kind, czyli dziecko. Ale z niemieckiego dziecko. A Kind to jest dobry. Nie, Good to jest dobry.
Jaki dobry ten. Szkoda, że z tego nie korzystałeś wcześniej. To dopiero jak już zginąłeś. Dziesięć tysięcy ekspo, okej, czyli jeszcze 10 walk będzie trzeba przeprowadzić. Chociaż może nie 10. Ale no może być, że 10 walk Duncan teraz jest. 10 walk może być potrzebne. Kind to jest uprzejmy. Myśli. No, czyli dużo myślałem, że ktoś dobry. Uprzejmy to jest bycie dobrym, tak? To jest dobre określenie. O, krytyk. Kolejny, no. Krytyki bez. Obkażam się, ale widać, że krytyki nie potrzebują być zwiększone jak na razie. One same dobrze wchodzą. Rot GH. Ciężko jest przecież twoje imię całe. 28 i 21 dla złota. Straciłem sporo HP. Sporo armoru, no jeszcze 14. Nie chce mi się tego liczyć. Za chwilę sobie zobaczymy w historii walki, tak? Historię walki sobie zobaczymy. 44 już atakujemy. Moc za 21 to było od niego. Kogokolwiek kliknąłem. Prometeusz. Where's Z Prometeuszem walczyliśmy w Swords and Sandals 4, nie? Bo jakiś taki przeciwnik był, Prometeusz. Czy jakiś inny. Na pewno był jakiś przeciwnik z mitologii. I chyba to był Prometeusz. Jestem pewien. Krytyk w nogę. Właśnie nie chciałbym ich zabijać, bo przez to alignmentów nie zdobywam. Duncan. Znowu Duncan? Ile ich tu jest? Drugi Duncan. Dwóch Duncanów na innej arenie? Jeszcze ten Duncan ma sporo HP. Już mu to HP zjedziemy zaraz, uwaga. 88 to jest, atakujemy, nie, 80, 88. W ubiciu lewego bijemy 88 krytyka. Mamy teraz tego typka, Iwan. Iwan 42 i jeszcze 234 hapsy masz. Raczej nie będzie mi to przeszkadzać, żeby cię powalić. No jakie dobre hitki wchodzą od ciebie, no. Też masz Daikatana, ale ty mnie bijesz. A nie, ty masz inną Daikatanę. Ty masz Daikatanę z Dodgem. Wyjaśnię, dlaczego mogę się czasami nie trafić. Ale Iwan dostał każdy hitek. Chyba, każdy hitek. Za niego tysiaka i 2000 jak spał ładnie. W następnej arenie możemy pokonać tego pierwszego i któregoś jeszcze, żeby wybić poziom, skoro za takiego typka 2000 mogę dostać. 18 ty bijesz, average damage. Po zwiększeniu naszego mieczyka zdobyliśmy 3 więcej average damage'a. Było 28 przed levelem, a jest po levelu 31. No ładny.
Znaczy dobre... Dobre ulepszenie, tak. 54 bije z krzyka. Z krzyku. O, 54 z krzyku. Szkoda, że go cię rozwaliłem, bo bym chciał cię uratować, żeby zdobyć alignment. Jeser Legionnaire. Jeszcze dostań hita. O, krytyka jeszcze nawet. No, to ładnie. Nawet za pierwszego typa już zdobyłem 1000 expa. Nie wiem, jak to się w sumie liczy. Okej. Okay. Dobra, nie chcę mi się... Nie będę to. Mogę zaglądać, ale myślę, że nie jest to potrzebne. Życie zwiększymy na 6, żeby wszystko tak ładnie wyglądało. Wszystko po 6 punkcików. I teraz o 3 walki jeszcze by się przydało, żeby mieć... O, mam tą daikatanę z dodgem. Weźmy ją. I tak mam sporo kasy. Teraz tak. Zacznijmy od kupowania najsłabszych itemów. To są dwie daikatany, tak? Ta jeszcze zwiększa... Nie, ta. Zwiększa... Ta zwiększa... Nie mogę jej zmienić, dobra. Dobra, to jest ta z dodgem. Szkoda, że trzeba w taki sposób to robić. To jest gdzieś jeszcze dodge mam? Nie. Tutaj. Nie ma zaznaczonego, że dodge mamy. Parowanie myślę, że też sobie zwiększę. Hit chance, gdzieś tu się zwiększa hit chance. Większą szansę na trafienie hita. Oprócz oczywiście tutaj, nie? No dobrze. Teraz tak, co mamy najsłabsze? Najsłabsze mamy chest, potem shoulders, no i czapka. Okej, okay, mamy jedno. Ale już więcej nie kupię, bo całą kasę dam na jeden item. Ale chociaż jakiś item, który dużo da, tak? Na razie, jak wiecie, nie chcę lecieć pod cheaty. Pod cheaty polecimy, jak już nie będziemy w stanie sobie wygrać. Nie będziemy w stanie wygrać z przeciwnikiem, tak? Nie będziemy w stanie, to wtedy polecimy pod cheaty. Na razie grajmy. Poprawy. Na razie grajmy tak jak trzeba. Neck mamy, tu mamy to. To mi zwiększa 15, 12 armora, a tu 11 i tak. Właśnie, to jest pytanie, lepsze to czy lepsze to? A w sumie mogę kupić coś jeszcze, bo przecież ja mam tu itemy na sprzedaż. Katana. To w takim razie może jeszcze tutaj coś znajdziemy, jakieś... Nie. To na to nas stać, ale budki mamy dobre, nie? Na 29 niewiele sobie zwiększymy tym budkami. Budkami niewiele sobie zwiększymy. Tutaj może coś nie stać mnie. Okej. No, 16 elementów, ale będzie mniej armora. Ja patrzę na armor, nie na bonusy. To kupimy sobie w takim razie tutaj. Skoro nic lepszego nie ma, to kupimy... Ile elementów? 48. Ja tyle nie mam. 48 byłoby potrzebne. Dobra, weźmy to. Weźmy czapeczkę, która daje... Mamy jeszcze jakąś inną? Nie. To weźmy tą. Zwiększymy sobie jakieś armorki, więc bardziej tak, może lepiej, może będziemy mieli większą szansę na wygraną. O, i tak wyglądasz dobrze.
To lecimy na bossa, jakim jest Obliterator 9000. 21 odcinek trwa. Ładny, dobry czas. Ok, teraz tylko bossa pokonać i możemy kończyć. Obliterator 5000. Imperial Life Proform and Must Be Obliterated. Ok, przeczytałem ten tekst, który za nim leżał. To masz tylko to 50 do 100 damage'a, 8 hardyny zdaje i masz tą broń z 30 poziomu. Ok. 54 other damage. Sobie dobrze armor ulepszyłem, więc może dam radę z nim wygrać. On ma 225 życia tylko i wyłącznie. Ok. O, dobrze bijesz. A ja też cię nie mogę trafiać. No właśnie, ty bijesz na dystans. Ty bijesz na dystans, więc możesz się nas powalić. A co ci chodzi ze Skype'em, co? Escape nic nie robi. Po co z nim chodzi? Obliterated 9000 is remembered to be power. By just to double our rechargeable batteries. No dobra. Bijemy go. Tylko nie chciałbym go pokonać krytykiem, nie? Bo chciałbym za nim alignmenta. O. O. No i wszystko. Raz mnie pokonałeś, to potem ja ciebie pokonałem. Więc mamy Arena Champion. No mieliśmy 48 alignmenta, to co chodziło. Nie ważne. Chyba nie mieliśmy kasy. Okej, okay, może być. 5000 light. I to jest cały tekst, bo... nic więcej nie ma. Jak jest napisane chapter 4 completed, to znaczy, że więcej tekstu się nie pojawi. I więcej rzeczy sobie pokupujemy w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Szybko poszła walka z bossem. I była jakaś ultra trudna. Mieliśmy... nie wiem, czy to dobrze... chyba dobrze mi się... Teraz z Dodge'em udało nam się wygrać. Obliterator nie jest jakimś łatwym bossem, tak? No jak się go pokonał, to... może się wydaje, że był łatwym bossem. Chociaż no widzieliście, że dobre hity walił. Jakby jeszcze raz tak mi powalił, to moglibyśmy dużo bić się z nim. Ale tylko raz mi powalił, potem ja go powaliłem. Tylko się cieszę, że tak szybko nam poszło. To do następnego odcinka. Który będzie piąty chapter. Completed na pewno. Cześć.